Młoda, niespełniona aktorka, proszona przed oblicze świętego Piotra. Zapraszamy. Świat teatru nie okazał jej litości. Brak sukcesów, a porażek bardzo wiele. Pokochała sztukę, lecz bez wzajemności. Po spektaklach nie czekali wielbiciele. Ja rozumiem wszystko, naprawdę, święty Piotrze, no, ale tutaj już naprawdę przegięliście, już sobie tylko, ja sobie nie tak to wyobrażałam, no, święty Piotrze, no! Jestem aktorką z Państwowego Teatru, ja zagram wszędzie zagram, naprawdę. W hotelu Bristol, w Galerii Rzeszów, na Dziedzińcu, na Przyczepie, w Bieszczadach. Ale raz na jakiś czas pojawiała się kartka z obsadą nowego spektaklu. Zupełnie jak z tymi waszymi kamiennymi tablicami. Niby podstawowy komunikat. A tak naprawdę o całe życie chodzi. O przyszłość. Czy pan wie, że ja od 2 miesięcy cały czas zastanawiam się na każdej próbie, czy ona wchodzi dobrze, czy ona nie idzie za szybko, czy ona nie idzie za wolno, czy ona dobrze idzie? Wziąć się za swoje światy, mówić za to, brać kwiaty. Ważne role dostawać, brać te słyszeć prawa, chować sławę, sławę godzin.